Cześć, z tej strony Maciek Janiszewski, Domowa Siłownia. Witam Cię na swoim kanale i zapraszam na wspólny trening z wykorzystaniem opony i młota treningowego. Właśnie od tego zaczęła się moja przygoda z treningiem. Może nie od tego, ale bardzo dużo trenowałem w ogrodzie, więc tutaj Domowa Siłownia to nie tylko sztangi, gryfy, odważniki, ketle, rowerki, bieżnie, orbitreki, ale to też często po prostu zwykłe, proste przyrządy, za pomocą których możemy zrobić bardzo fajny, efektywny trening. Dzisiaj młot. 14, mój przyjaciel od Krzysztof, takie nosi imię, od Teda Hammersa. Oponka. I plan na trening jest bardzo prosty, idealny trening dla fighterów, dla ludzi, którzy trenują sporty walki, popracować nad wytrzymałością ramion, górnej części ciała, ale również dodajemy sobie do tego troszeczkę nóg. Plan wygląda tak, 10 rund, każda runda to 10 powtórzeń i składa się z 10 uderzeń młotem w oponę, 10 przysiadów, 10 wymachów młotem nad głową, tak zwana 360, 5 w prawo, 5 w lewo i 10 wykroków z młotem na ramionach czy trzymanym w dłoniach. Więc mamy 10 rund, 4 ćwiczenia, mamy uderzanie w oponę jako mega prosty, fajny ruch, angażujący całą górną część ciała, mamy nogi i możemy fajnie spompować się na świeżym powietrzu czy w gymie, natomiast ja kocham też czasami wyjść na dwór i potrenować tutaj na świeżym powietrzu. Zapraszam Cię na wspólny trening. Pamiętaj, żeby używać głowy podczas treningu, nie masz zegarku, czasu, timera, wtedy na pewno lepiej wprowadzić ilość powtórzeń, ilość rund, tak żeby trening był mierzalny. Jedziemy. 10 rund, 10 uderzeń, 10 przysiadów, 10 wymachów młotem, 10 wykroków, 10 rund. Prostota, ale w tej prostocie jest skuteczność i metoda. 3, 2,
Podsieleje z łokci, z twarzy, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć radość z tego, co się robi. Żeby, jeśli coś robisz, trenujesz, ma ci to sprawiać radość. Jeśli robisz coś na siłę, albo tylko po to, żeby osiągnąć cel, do wesela schudnąć 10 kg, to na pewno ja słabo z doświadczenia widzę powodzenie w tym kierunku, tak? Słuchajcie, sama droga musi być radością. Czyli trenowanie ma ci dawać jak najwięcej satysfakcji i radości po to, żeby ta droga mogła trwać jak najdłużej. Pamiętajcie, nie zamykajcie się tylko na jedną drogę. To jest moje zdanie. Fajnie robić różne rzeczy, różne aktywności. To wtedy rozwija nas jeszcze bardziej, stymuluje, daje inny bodziec. No i przede wszystkim sprawia, że nie nudzimy się tak szybko. No ja nie nudzę się tym wcale. Już ponad 2 dekady. Jestem bardzo aktywny fizycznie, cały czas. Więc staram się podejmować nowe wyzwania, stąd też ten droga do Top Team Kettlebell, stąd też ta moja pasja, jaką jest powerlifting, dla realizacji swoich celów osobistych, dążenie do tego, żeby może w
w końcu przysiąść te 200 kg na plecach, więc to mi sprawia największą radość. To, że jestem w grze i do tego Was zachęcam, żebyście tutaj znaleźli swoją radość. Żebyście byli po prostu w grze i ta droga, żeby dawała Wam masę fanu. Dzięki, że wspólnie czy obejrzałeś trening, obejrzałaś, czy po prostu posłuchałeś, popatrzyłeś, jak można trenować, jak można wykorzystać bardzo proste sprzęty i mieć z tego masę radości, ale też bardzo efektywne. Czuję, jak tricepsy są rozrywane. To tyle. Trzymajcie się ciepło i zapraszam na kolejne materiały.